Siemano, witam Was w nowym filmie i w końcu będzie ten test kompresorów, porównanie tego stojącego PV-ka o 50B2 z zwykłym, no, chłodzonym powietrzem, z chłodzonym olejowo PKO 500A2. No i zobaczymy, który sobie lepiej poradzi. Naprawiłem tego, a on w środku wygląda o tak, jakby ktoś nie wiedział. Tak to wygląda w środku. Aj, zobaczymy, który nabije szybciej po prostu powietrze. Jeśli chodzi o parametry, no to co tutaj mamy? 50-litrowe zbiorniki, 97 dB. Ten ma głośność niby i ten tak samo, więc ogólnie zbliżone. Zobaczymy, jak to działa. Jeśli chodzi o głośność, no to ten działa tak głośno, a ten ma zupełnie inny dźwięk, nawet słabszy, tak mi się to wydaje. Ale okej, spuścimy teraz to powietrze, które tutaj weszło. Tu i tu od boku. No i zaraz zobaczymy, który nabije więcej powietrza w 2 minuty. No i co, powietrze jest spuszczone. No to zaczynamy. Uruchamiam obydwa jednocześnie. Dobra, bo hałas jest duży. No, nie będę tutaj hałasował za bardzo w domu, no ale okej, mamy tutaj uzyskaliśmy 2 atmosfery przez ile tutaj było, minuta chyba 10, jeśli chodzi o czas. A tutaj uzyskaliśmy ponad 3 atmosfery w minutę 10. No bo one były wszystkie, obydwa włączone za jednym zamachem, nie? No, czyli by wychodziło na to, że olejowy jest jednak lepszy. No, tak by to wyglądało. No, a tutaj ta pompeczka nie zdaje egzaminu. No, pokażę Wam, jak to wygląda. Generalnie, jeśli chodzi o jakość wykonania tego kompresora, no to jest taka średnia, no, co tutaj dużo mówić. Ten silniczek nie nagrzał się jeszcze za bardzo. Ten w ogóle. No ale tak to wygląda i to nam pompuje. Tutaj jest tłok i on nam wtłacza powietrze. Ogólnie bardzo, bardzo kiepsko to jest przykręcone. Ja to już tutaj dokręcałem kluczem udarowym, bo pod wpływem wibracji ten silniczek po prostu się luzuje i lata na boki. No a tutaj w tym kompresorze wszystko jest ok, nawet się w tą minutę czasu nie nagrzał za bardzo.
No i tyle. W sumie tak to wygląda. Zostawcie komentarz, czy macie te, nie wiem, który z tych kompresorów, który wam lepiej przypada do gustu. No ja jestem dosyć zaskoczony, no bo jest różnica i to spora. Ponad atmosfera na wyszła różnicy. A mamy zbiornik tej samej pojemności. No. Więc to tyle w tym filmie i widzimy się w następnym z testów innych narzędzi. Także dzięki i do następnego. Na razie.